No, zwierzęta u mnie w domu to zawsze były, ponieważ jako młody chłopak hodowałem tylko gołąbki, nie? Bo była taka struktura, gołąbki, króliczki, a to się hodowało tylko po prostu na sprzedaż, nie? Te króliki, a gołąbki dla siebie na ozdobę. Zawsze chciałem utworzyć związek na Opolszczyźnie, opolski związek, jakikolwiek związek, żeby nasi hodowcy nie musieli jeździć do ościennych województw i tam się zapisywać do związków, do klubów hodowców. I to mi się udało z takim kolegą Tomaszem Orłowskim i później utworzyliśmy 15-osobową grupę, która musiała być do stworzenia stowarzyszenia. U mnie można nabyć w tej chwili króliczki, karzełki, miniaturki, papugę falistą, nimfę, później można rozele białolice, można świergoty, można nierozłączki, no wszystko to, co hoduje. Nie? To, co widać tam u mnie, to są takie, nie hoduję ich, ale mam na pokaz ze względu na to, że bardzo mi się podobają, a i są ciekawe, ponieważ to są kury, które nie mają upierzenia, mają jedwab. To są, w tej chwili ja mam tam dwie sztuki, które jest silka, to są o nazwie silka zwykła i silka gorszyjka. No, są ciekawe kury, bo to są kury sprowadzane z Japonii. Najbardziej zainteresowane wśród młodzieży to są papugi faliste i króliki, karzełki, miniatury. One się przyzwyczaiły do naszego klimatu, nie? I dlatego my nawet w wolierach możemy je przetrzymywać zimową porą. A no, wymagają, no każdy, wiadomo, trzeba tam mieć przede wszystkim czysto i dbać o zdrowie, bo jak są jakieś infekcje, to trzeba zaraz to reagować, trzeba witaminy stosować i zapobiegawczo, trzeba lekami też trochę utrzymywać, żeby stan był w dobrej kondycji. My bierzemy udział w nawet europejskich wystawach, też jeździmy nasi członkowie, poszczególne grupy, a mamy co roku krajową wystawę głębi drobnego inwentarza w Kielcach, nie? A później no, my mamy na naszym terenie lokalne. Zawsze było taka, mieliśmy taki preliminar, że dwie wystawy w roku robiliśmy, wiosenną i jesienną. Chciałbym zorganizować taką dużą wystawę z paroma związkami w Centrum Wystawienniczym w Opolu, tak żeby rozreklamować Opole, żeby nasze województwo rolnicze słynęło z takich wystaw, jak to kiedyś Izba Rolna robiła na terenach Ostrogi w Bielkowicach, a teraz trochę się zaniedbało się tej kultury pokazywania zwierząt. Nie? Teraz poprzedziła akurat, nie, teraz weekend poprzedził Opolagra, to tam pokazują więcej pokazują sprzętu, żeby sprzedać. A myśmy kiedyś wspólnie z Izbą Rolną organizowali wystawy takie, że było większość. To jest zamiłowanie, to jest trzeba być dobrym, trzeba mieć, jak to się powie, serce dla zwierząt. To jest taka cecha, nie? Ale powiem tak, pierwszym selekcjonerem w hodowli to jest hodowca, nie? On powinien wiedzieć więcej jak weterynarz.